Witam Państwa bardzo serdecznie. Naszym gościem jest dzisiaj Łukasz Wysoczański, dzięki któremu udało się wydać tę wspaniałą książkę Protokół doktora Bernsteina, którą promujemy od dłuższego czasu. Łukasz jest całkiem niezwykłym człowiekiem. Był gościem na naszej konferencji w Uniejowie na początku września, a dzisiaj gościmy go w naszym studio w związku właśnie z tą książką oraz chorobą, z którą Łukasz się zmaga, czyli z cukrzycą. Treści zawarte w protokole doktora Bernsteina, proszę Państwa, dotyczą całego mnóstwa osób i dzisiaj będziemy rozmawiać, dlaczego niektóre z tych osób są zainteresowane poprawieniem swojego stanu zdrowia, a niektóre nie. Łukasz, powiedz mi, kiedy dowiedziałeś się, że jesteś chory na cukrzycę? To było jakieś 3 lata temu, 20 bodajże 8 września, także nie jestem jakby... Jestem dosyć świeży stażem, tak? Nie jestem cukrzykiem z długoletnią historią choroby. To był jakby przypadek w sumie, dlatego że no, zacząłem się po prostu tak trochę gorzej czuć i stwierdziłem, że to zbyt długo już trwa, że trzeba by się po prostu wybrać do lekarza i zbadać. I praktycznie w tych takich podstawowych badaniach to wyszło. Odezwali się do mnie w przeciągu paru godzin, że coś jest nie tak. Pójść do szpitala i tam już stwierdzono definitywnie, że to jest jedynka do pierwszego. Ale to jest wstrząsające, bo zmagasz się z chorobą 3 lata. Przez te 3 lata zdążyłeś zapoznać się z, jakby to powiedzieć, z uwarunkowaniami, w jakich żyje cukrzyk, zanegować metodę leczenia, którą ci zaproponowano, wymyślić własną, znaleźć, jakby to powiedzieć, odpowiednika w świecie, który poparł tę twoją metodę swoim autorytetem. Jak to jest w ogóle możliwe? Ludzie przez 3 lata nie są w stanie uświadomić sobie, że mają cukrzycę. To jest coś niesamowitego, więc musisz nam powiedzieć coś o sobie, ponieważ ja sobie nie wyobrażam tego. To znaczy, ja zdaję sobie sprawę. Ciągu wypadków. Dlatego, to ja oczywiście z tego względu, że dużo osób nie kwestionuje absolutnie tego, co mówią im lekarze, a standardowa jakby procedura postępowania z tą chorobą jest taka, że mówi się pacjentowi, żeby w zasadzie nic się nie zmienia w jego życiu, oprócz tego, że musi przyjmować zewnętrznie wstrzykiwaną insulinę. To wyglądało mniej więcej w ten sposób, że ja byłem rano na czczo, zrobiłem badania w szpitalu i pierwsza rzecz, jaką zjadłem, to było takie ciasto francuskie. I też pielęgniarka mi powiedziała, jakie te docelowe są poziomy glukozy w porządku i ten cukier poszybował na tak astronomiczny poziom. Ja wiedziałem już wtedy, że no to tak, to nie może funkcjonować, że oni mi mówią, że mam mieć cukry powiedzmy do 140, a ja zjadłem ciasto francuskie, mam cukier 250. No to chyba jednak nie mogę jeść wszystkiego, prawda? I w zasadzie dostałem mnóstwo literatury ze szpitala, oni tam dają mnóstwo ulotek, dali mi mnóstwo jakichś tam magazynów, jakie rzeczy mogę ja sobie gotować, nie gotować, dlatego że ja nie zostałem tam na noc w szpitalu, nikt mnie nie wyszkolił w ogóle w tej chorobie, tylko powiedzieli, że jak sam pan przyszedł, to sam pan pójdzie i wyślemy panu list, tak? Wyślemy panu list i zaprosimy na szkolenie. Także ja dostałem te wszystkie zabawki, łącznie z insuliną, jakbym ją przedawkował, to mógłbym umrzeć. Nikt mi nic nie powiedział, dali mi po prostu stos jakichś tam ulotek i martw się pan, że tak powiem, nie? No i tak to wyglądało, że ja w zasadzie zostałem postawiony przed faktami dokonanymi i na tej zasadzie, ja przeglądając to wszystko, stwierdziłem, że coś tu się bardzo mocno nie zgadza. No i potem, ja jestem osobą, która no lubię dociekać, jestem dosyć takim dociekliwym człowiekiem i lubię doczytywać jakieś informacje też. To jest tak, że ja z domu też wyniosłem właśnie taką dociekliwość i takie przekonanie, że no trzeba jednak pewne rzeczy samemu doczytać, a nie tylko zdawać się na relacje czy tam zalecenia lekarskie i tak dalej. I to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest też taka, że moja siostra też zmaga się z problemami hormonalnymi i od szeregu lat nie była w stanie dojść do ładu ze swoim zdrowiem, pomimo wizyt u szeregu lekarzy. I dopiero kiedy ona sama zaczęła interesować się już tak stricte medycznie swoją chorobą,
i czytać bardzo takie fachowe rzeczy, dopiero wtedy ona sama była w stanie uregulować pewne sprawy hormonalne. Mhm. Więc też na tym przykładzie wiedziałem, że jeżeli ja tego nie zrobię, to nikt tego nie zrobi za mnie. To jest niezwykłe, dlatego że no, udajemy się do lekarza jednak z taką myślą, że on nam pomoże. Tak? No, jeżeli mamy grypę, no, to możemy założyć, że tak będzie. Natomiast no, w przypadku takiej choroby jak cukrzyca, okazuje się, że nie, że pomiędzy procedurą a realną pomocą dzieje przepaść. Tak? To... Zgadza się, jest dokładnie tak, ale ja też, no może tak, mam takie, a nie inne doświadczenia z lekarzami. I też pod wpływem, wiadomo, każdy z nas ma jakieś doświadczenia, czy to będą doświadczenia cudze, czy własne, odnośnie lekarzy i słyszę różne tam historie. I też może mieć wątpliwości co do wiedzy tych ludzi, czy no jakby to nazwać motywacji, prawda? Ale jeżeli istnieje tak ogromna przepaść, to ja jednak ufam własnemu doświadczeniu, a nie temu, co ktoś mówi, że tak to powinno działać. Mówimy cukrzyca i ludzie mówią cukrzyca, ale nie widzą grozy cukrzycy. No nie. Ponieważ ta choroba została oswojona, być może została oswojona przez insulinę, ja tego nie wiem. I być może przez tą metodę, którą się serwuje pacjentom jako jedyną skuteczną, ale chciałbym, żebyś powiedział, na czym polega groza cukrzycy, jak to, czym to się kończy, bo ludzie sobie tego, z tego nie zdają sprawy. Ja może nawet dam taki przykład typowy, jak to wygląda w praktyce, że po tym, jak zostaje człowiek zdiagnozowany, to mówi się mu, że nic się nie stało. Tak jest. Ja rozumiem, z jednej strony rozumiem taką metodę postępowania, żeby po prostu pacjenta nie przestraszyć na dzień dobry. Natomiast skazuje się go w ten sposób też na porażkę z góry, dlatego że nie informuje się pacjenta w ogóle. W ogóle się nie informuje pacjenta o powikłaniach, które nastąpią, które są pewne jak w banku, jeśli nic się nie zmieni, jeśli chodzi o postępowanie chorego w stosunku do tej choroby. No, takimi klasycznymi, pewnymi jak w banku powikłaniami, to jest miażdżyca, czyli to, co się dzieje, to pięciokrotnie wzrasta ryzyko chorób serca, miażdżycy, wszelkiego, no, wszelkiego rodzaju powikłań kardiowaskularnych. To jest jak w banku. Dodatkowo po 15-20 latach choroby powstaje, czy przez te 15-20 lat choroby powstaje tak zwana retinopatia, i to, czyli po prostu ślepniemy. Czyli oprócz tego, że możemy umrzeć na zawał, czy ze względu na miażdżycę, możemy oślepnąć. Kolejną rzeczą jest, wszelkie rany się nie goją. I bardzo często dochodzi do tego, że po prostu powstaje rana, czy to będzie właśnie na palcach, czy to na palcach stóp najczęściej, to wrzodzieje pod wpływem niewyrównanych cukrów, czy niezormalizowanych cukrów. I postępuje ta metoda salami, że najpierw odcinamy palca, potem odcinamy stopę, potem odcinamy nogę, a potem odcinamy aż do uda. Nie? Dlatego, że to wrzodzenie się nie goi i postępuje, to, że to jest kolejna rzecz, tak, z takich najbardziej znanych. Do tego dochodzi jeszcze w przypadku dzieci no taki wtórny debilizm, czyli te dzieci pod wpływem tych wysokich cukrów nie są w stanie się ani rozwijać tak samo jak zdrowe dzieci, ani uczyć nawet nie są się w stanie w ten sam sposób. I one po prostu zawsze będą miały, jeśli nie nastąpi radykalna zmiana postrzegania przez rodziców tej choroby, no to grozi to tym, że no te dzieci nigdy nie będą tak samo, na takim samym poziomie, no takim emocjonalnym, psychicznym, edukacyjnym niż rówieśnicy. Nie? To jest kolejna taka rzecz. No i neuropatia oczywiście, tak? Czyli traci się czucie w palcach, traci się czucie w palcach u stóp, albo jest takie ogromne pieczenie całego ciała, bóle tak straszne, że odechciewa się żyć. Także to są takie najbardziej podstawowe, gdzie po prostu wiemy, że to nastąpi, jeśli nic się nie zmieni w postępowaniu i nie będzie pacjent zwracać uwagi na to, jak postępuje ze swoją chorobą, to jest pewne jak w banku. Jak długo żyją cukrzycy?
Czy są jakieś dane? Czy... Ogólnie ta choroba jest takim wyrokiem, że średnio skraca życie o 15 lat. To tak przynajmniej. Mm-hmm. Na dzień dobry, na chwilę diagnozy 15 lat życia mniej. I to jest jakby podstawa. Natomiast w zależności od tego jeszcze jak się ją kieruje, można ten okres oczywiście wydłużyć albo jeszcze skrócić. Mm-hmm. No tak. Także tak, na dzień dobry to jest taki wyrok, że 15 lat życia mniej. Ponieważ chciałbym, żebyśmy mówili o sprawach takich podstawowych, ponieważ i zrozumiałych dla ludzi, dla ciebie to są zapewne już omówione wielokrotnie problemy, ale ja wiem, że ludzie po prostu takich rzeczy nie wiedzą. Czym się różni cukrzyca typu pierwszego od tej drugiej? I w związku z tym, czy terapia się różni na przykład? Różnica jest, to znaczy terapia jako tako jest, podstawą terapii jest dieta. Mhm. Bez diety nie ma mowy w ogóle o jakimkolwiek unormowaniu poziomów czy stężeń glukozy w krwiobiegu. Także ten pierwszy punkt jest taki sam. Natomiast zasadniczo są to dwie różne choroby, dlatego że w przypadku cukrzycy typu drugiego, może jednak zrobię krok wstecz. Zasadniczo jest to jakby taka stała, to znaczy, że zaczynamy od tego, że źle się odżywiamy, w przypadku akurat dwójki, dochodzi do tego, że organizm się broni przed tym, że się źle odżywiamy, powodując ogromne wyrzuty hormonu o nazwie insulina. Mhm. Insulina jest nam potrzebna, żeby ten cukier z krwiobiegu przetransportować do komórek. Jeżeli dużo jemy rzeczy, które podnoszą cukier, no to jest naturalną reakcją organizmu, żeby produkować o wiele więcej insuliny niż zazwyczaj, po to, żeby jak najszybciej ten cukier przetransportować, żeby go nie było w krwiobiegu, dlatego że on jest w nadmiarze toksyczny dla nas. I teraz osoba z cukrzycą typu drugiego, zmieniając styl odżywiania, może spowodować to, że ten organizm nie będzie potrzebować wydzielać aż takich ilości tej insuliny, i w tym momencie może dojść do tego, że ta choroba zacznie się cofać. Mm-hmm. Do tego stopnia, że ta osoba będzie całkowicie zdrowia pod tym względem, że jeżeli utrzyma taki styl życia, odżywiania, to nie nastąpią żadne powikłania, czy nawet się wycofają te powikłania, które już być może zaczęły występować. Także to jest dwójka. Mm-hmm. Natomiast jest taka szara strefa pomiędzy dwójką a jedynką, gdzie pacjent zmierza już w stronę jedynki, bo co się dzieje? Te zasoby organizmu nie są niewyczerpane. Okay. To znaczy, że w pewnym momencie ten organizm nie jest już w stanie wytwarzać tak ogromnych ilości tego hormonu i dochodzi do przemęczenia tego organu, który wytwarza insulinę, trzustka. Mm-hmm. I zaczynają się te komórki, które wytwarzają tę insulinę, po prostu umierać, wypalać. Mhm. I to powoduje, że te insuliny zaczyna być produkowane coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. I to jest ta strefa, gdzie pacjent z cukrzycą typu drugiego już pomimo tego, że przeszedł na tą dietę, która powinna eliminować to wszystko, już nie wytwarza swojej dosi insuliny i musi zacząć wstrzykiwać sobie własną insulinę. No i oczywiście jest jedynka, gdzie tej insuliny już jest tak mało, albo jest już prawie wcale produkowana przez nasz organizm, że no niestety, ale musi sobie wstrzykiwać insulinę do końca życia. Mhm. Prawda? Wiadomo, że w przypadku cukrzycy typu drugiego są jeszcze te tabletki i tak dalej. Natomiast to pomaga tylko przy lekkiej, że tak powiem, cukrzycy typu drugiego. Natomiast w momencie, w którym już doszło pewne zaniedbania za daleko, no to już same tabletki i sama dieta nie wystarczy. Czyli w przypadku dwójki mówimy o sytuacji, gdzie organizm wytwarza ogromne ilości insuliny. W przypadku jedynki mówimy o sytuacji, w której tej insuliny praktycznie już nie wytwarza organizm. Wszystko, ten cały progres choroby już doszedł za daleko. Wiadomo, że są też osoby, które w przypadku jedynki, ale też dwójki jest ten aspekt autoimmunizacyjny, gdzie organizm zaczyna odbierać komórki beta swoje własne jako zagrożenie i niszczy je, po prostu je niszczy. I wtedy nie mamy do czynienia z sytuacją, gdzie to jest taki powolny, postępujący proces,
tylko to jest bardzo szybki proces, gdzie nagle nasz własny organizm zaczyna atakować komórki, które produkują insulinę i po prostu niszczy je. I wtedy to, i tak jak jest w moim przypadku, to po prostu jest parę miesięcy, może rok i po prostu całkowicie trzustka zostaje zniszczona przez własny organizm, przez własny układ immunologiczny i wtedy już insulina jest jedynym ratunkiem. Bez insuliny parę miesięcy najpierw ja po prostu stracę cały tłuszcz na ciele, mięśnie i po prostu umrę w przeciągu paru miesięcy. Czy ja dobrze rozumiem? Bo ty przyjmujesz insulinę. Przyjmuję insulinę. Oczywiście. Przyjmujesz insulinę. Dobrze, w takim razie jak to jest z dietą doktora Bernsteina? Bo ty nie możesz nie przyjmować insuliny, musisz ją przyjmować. Ale oprócz tego pomaga ci dieta zawarta w tym protokole. Zgadza się. Ja jestem cukrzykiem typu pierwszego i przyjmuję insulinę zarówno tą bazową, jak i tą doposiłkową. Mhm. Ale różnica tkwi w tym, w ilościach przyjmowanej insuliny, jak rozumiem, czy nie? Tak, jeżeli mówimy teraz o diecie, to jak najbardziej. W przypadku standardowych zaleceń lekarskich promowanych przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, gdzie dieta zasadniczo się nie zmienia pomiędzy dietą osoby zdrowej i chorej, to tej ilości insuliny ja bym przyjmował, no nie wiem, 100% więcej, no co najmniej 70% więcej, o ile nie 100% więcej. Niż w przypadku diety doktora Bernsteina. Kiedy ustawiasz sobie dietę, to jest inaczej. No dobrze, dlaczego w takim razie wydaliśmy tę książkę i ona nie jest promowana przez środowiska cukrzyków, przez środowiska lekarzy zajmujących się cukrzycą? Dlaczego zamiast diety promuje się insulinę 100% więcej w dawkach niż przyjmujesz ty? To znaczy, to są tylko moje domysły, to że ja nie mam na to jakby dowodów niezbitych, natomiast podstawowym powodem jest to, że to jest ogromny biznes. Insulina jako taka jest ogromnym biznesem. Jeżeli mówimy o palecie insuliny, w sensie są tak zwane peny, czyli te wstrzykiwacze, w jednym pudełku jest 5, możemy sobie wyobrazić jedną paletę tego, to taka jedna paleta to jest jakieś 9 milionów złotych. 9 milionów złotych? Tak. Jedna europaleta? Jedna europaleta insuliny. Także teraz już Państwo mogą zrozumieć, o czym my tutaj rozmawiamy. Tak? Okay. Także to, co proponuje Bernstein, oznacza dla producentów insuliny utratę zysku rzędu 70% w przypadku cukrzycy typu pierwszego, w przypadku cukrzycy typu drugiego jeszcze więcej, dlatego że większość z tych osób nie musi w przypadku cukrzycy drugiego typu w ogóle stosować insuliny, w ogóle muszą odstawić wszelkie leki, żeby nie doprowadzać do tak zwanych niedocukrzeń, które mogą być zagrażające. Jeżeli ktoś się potknie, bo mu się zakręci w głowie, jeśli prowadzi pojazd mechaniczny i zrobi mu się słabo, bo ma za niski cukier pod wpływem leków, no to musi odstawić te leki. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że lekarze nie rozumieją tej choroby. Ale nie rozumieją tej choroby, dlatego że oni nie są specjalistami od fizjologii żywienia. Tak jak powiedział ten lekarz w Uniejowie, oni mają w ciągu 6 lat studiów jedną godzinę na higienie, tak? Tak, na zajęciach z higieny, na zajęciach poświęconą diecie. Diecie, to jest wszystko. A bez zrozumienia fizjologii żywienia nie ma w ogóle mowy o skutecznym leczeniu cukrzycy. Ale to jest, bo ja sobie to uświadomiłem dopiero teraz. To jest przerażające, bo przecież ludzie są technika, szkoły takie techniczne, gdzie się kształci dietetyków, tak? I oni tam mają to wszystko wyłożone, a przynajmniej podstawy tego, tak? Są studia. Jak lekarze mogą nie wiedzieć takich rzeczy albo się tym mogą, dlatego że podstawową sprawą jest, są zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i pierwszy lepszy lekarz powinien znać, przynajmniej diabetolog, powinien znać te zalecenia na pamięć. No jeżeli tam jest tak zwane rozwojenie jaźni, gdzie z jednej strony jest napisane, że powinno się spożywać 50% diety, to powinny być węglowodany, a chwilę dalej jest napisane, że zasadniczo pacjent powinien znać różnicę w poziomach glikemii po
obciążeniu węglowodanami, tłuszczami i białkiem. Jest jeszcze dalej napisane w tych samych zaleceniach, że nie ma górnej granicy spożycia białka, która jest niebezpieczna, nigdy tego nie wykazano. Mhm. No to jakby są w stanie pewne rzeczy sobie wywnioskować, a jeśli mamy jakby te wszystkie zalecenia zbiorczo, gdzie tam jest napisane wyraźnie, że pacjent ma jeść tak, tyle ma dostawać insuliny na kilogram wagi ciała, koniec, kropka i tyle. I lekarz nic nie musi więcej kombinować, dlatego że ma to w zaleceniach i on tylko to przekazuje i proszę sobie radzić, nie? No. Ale efekty tego są tragiczne, bo też wychodzą z założenia, że pacjent jest w momencie diagnozy skazany na śmierć, powolną śmierć w cierpieniu, będą występować powikłania, będzie żyć 15-20 lat krócej, będzie tym pacjentem, będzie przychodzić do nas co 3 miesiące na badania kontrolne i tyle, koniec tematu. No, ja rozumiem, że ktoś ma dużo pacjentów, jest bardzo zajęty, w związku z tym nie ma czasu, bazuje tylko na tych zaleceniach, no ale to jakby kłóci się z moją dość romantyczną wizją pracy lekarza, która zawsze mi się kojarzyła jednak z jakąś przygodą, ale to... To znaczy trzeba też pamiętać o tym, że... Niebezpieczeństwem okazuje się, że w tym przypadku nie, może w przypadku chorób zakaźnych. To znaczy też trzeba, jakby ja bym chciał też rozgrzeszyć tych lekarzy pod tym względem, że nie da się pacjentowi pomóc w 15 minut z tą chorobą. To jest niewykonalne. Jeżeli lekarz ma 15 minut na wizytę, to tam nie ma w ogóle mowy o tym, żeby w jakikolwiek stanie, oprócz tego, żeby wypisać receptę, on nie jest w stanie w żaden inny sposób pomóc pacjentowi. Nie, no my to rozumiemy i to, o czym mówimy tutaj, to są tylko nasze domysły, a raczej domysły Łukasza, bo ja żadnych domysłów na ten temat nie mam. Mogę powiedzieć, że 50% węglowodanów w diecie, to nawet ja tyle nie mam, mimo że jestem zdrowy i w życiu mi przyszło do głowy, żeby sobie taką dietę ustawić, gdzie 50% to są węglowodany. Ale wróćmy do zaleceń dietetycznych, ale rozumiemy, że 15 minut to jest za dużo, ale mamy coś takiego jak promocja zdrowia. Ja ciągle słyszę o promocji zdrowia. Idę do przychodni, bo mam katar i tam są ulotki z promocji zdrowia. Jacyś znajomi, którzy pracują w służbie zdrowia, zajmują się tą promocją. No to, przepraszam, czego dotyczy ta promocja zdrowia? Jeżeli mamy problem cukrzycy, który jest problemem, który można pogłębiać i pogłębiać i pogłębiać, prowadzić działalność promocyjną na bardzo szerokim polu. Tak. No tak, ale musimy pamiętać, bo to jest jakby ten całe pole medyczne, to jest jedna część tej układanki, ale kolejną częścią tej układanki jest wszelkie książki dla pacjenta z cukrzycą, czy to będzie dwójka, czy jedynka, są dotowane, tak? No tak. Ta książka została wydana, że tak powiem, krew, pot i łzy moje i wielu osób, które mi pomogły. Nie jest ona w żaden sposób dotowana, jest niezwykle drogą pozycją, ale jak na tą wiedzę zawartą w tej książce, to i tak jest promocja. Ale z reguły jest tak, że to jest dotowane. I to jest dotowane, okej, przez firmy farmaceutyczne, ale również przez wszelkiej maści producentów żywności, czyli wysoko przetworzone produkty czy artykuły przemysłu spożywczego, gdzie marża na te produkty wynosi 70-80%, to jest... I jakby 50% z tego zysku jest potem reinwestowane w reklamę, to są produkty, których żadną miarą cukrzyk nie powinien jeść, ale to ta cała promocja tego zdrowia idzie ręka w rękę z tymi zaleceniami. Okej, dobrze. To są nasze przypuszczenia. My nie wiemy, czy tak jest, ale tak przypuszczamy. Natomiast dobrze wiesz, ile kosztuje wydanie książki i wypromowanie jej. To jest jakiś koszt, ale bez szału. No, ja to rozumiem. Prawda? Więc czy to znaczy, że nie ma środowisk, które by, albo jeżeli są, to one są na tyle bezwładne, że bez dotacji, bez inspiracji ze strony takiej czy innej gałęzi przemysłu, czy to farmaceutycznego, czy to spożywczego, nie są w stanie zrobić nic we własnym zakresie, no to przecież jest w ogóle... No, straszne, dlatego że to nie są ogromne koszta.
Ja działam na tym polu od ponad 2 lat, gdzie staram się tą wiedzę wszędzie, gdzie jestem w stanie reklamować i promować. I ja jestem jak najgorszej myśli. W tym sensie, że moje doświadczenia są takie, że te stowarzyszenia pomocy cukrzykom stoją przed dylematem moralnym. Z jednej strony chciałyby pomagać chorym, ale z drugiej strony jedyne źródła finansowania, na jakie mogą liczyć, to są albo firmy farmaceutyczne, albo koncerny spożywcze w dużej mierze. Żeby zebrać kwotę na wydanie tej książki, no to naprawdę to szło bardzo, bardzo opornie. Bardzo opornie. I to jest tak, że wejdziemy sobie na PTD i oni mają cennik, ile kosztuje pieczątka PTD na jakiejś tam publikacji, ile kosztuje reklama na jakimś sympozjum PTD. Mają normalnie cennik. To mówimy o kwotach rzędu tam 40 tysięcy, 15 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. PTD to Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Tak. I ja nie mam problemu z tym, że ktoś sobie otwartym tekstem mówi, ile chce za jakąś tam pieczątkę. To ja nie mam z tym absolutnie problemu. Tylko tak jak mówię, no, ci ludzie stoją przed takim poważnym dylematem moralnym, że chcieliby pomóc, ale oprócz sam, to jest to, o czym jakby otwartym tekstem mówi dr Bernstein. Dr Bernstein wyraźnie jakby takim otwartym tekstem wspomina o tym, że to jest choroba sieroca. To znaczy, że nikomu tak na dobrą sprawę, oprócz samego zainteresowanego, nie zależy na tym, żeby pacjent miał się dobrze. Chodzi w zasadzie tylko i wyłącznie o to, żeby pacjent korzystał z wszelkiej maści przyrządów potrzebnych do normalizacji poziomów glikemii. I przy takim obrocie, gdzie mamy z jednej strony dietę, która jest niedostosowana metabolicznie, wywołuje ogromne skoki cukru, które zbija się potem lekami, no to jest samograj, to jest istny samograj. No tak, no to, ale to mi się od razu kojarzy z takim przyrodniczym przykładem, który często w filmach o egzotycznych krajach jest pokazywany. Są takie mrówki, które mają fermy mszyc. Aha, i zbierają, no tak. Zbierają jakąś wydzielinę z tych mszyc, a następnie coś tam sobie hodują w mrowisku na bazie tej substancji. To jest oczywiście okropne, być może jest to bardzo takie pierwotne i my nie jesteśmy w stanie po prostu nic z tym zrobić. Mówimy biznes, a tak naprawdę nie jest to biznes, tylko po prostu coś głęboko tkwiącego w duszy. No ale ani firmy farmaceutyczne póki co, ani koncerny spożywcze póki co nie mają i nie mogą stosować narzędzi przymusu bezpośredniego, prawda, wobec ludzi. W związku z powyższym należy stworzyć im alternatywa, prawda? Oczywiście. Ta alternatywa jest legalna, nie jest penalizowana póki co i można sobie opowiadać o tym, że są inne możliwości i inne warianty radzenia sobie z cukrzycą. Dlatego właśnie Łukasz wymyślił, że powinniśmy wydać tę książkę. To jeszcze powiedz na koniec słowo o doktorze Bernsteinie. Kim no to jest był? Człowiek, który sam cierpiał z powodu cukrzycy typu pierwszego przez szereg lat i pewnego jakby szczęśliwego dnia dostał na swoje biurko, bo on był dyrektorem do spraw, tak się nazywa, research and development, czyli rozwoju, tak, w firmie produkującej urządzenia diagnostyczne do szpitali. I on z racji właśnie swojej funkcji dostawał szereg różnych magazynów branżowych. I na okładce jednego z tych magazynów branżowych była reklama pierwszego na świecie glukometru. On przy pomocy żony, bo można było to tylko zamówić jako lekarz, on ten glukometr sobie zakupił i był pierwszą osobą na świecie, która w zaciczu swojego domu mierzyła jako cukrzyk poziomy swojej glikemii. I w ten sposób on był w stanie stwierdzić, że te wszystkie zalecenia dietetyczne, które promuje Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne, no prowadzą do właśnie takich, a nie innych poziomów czy stężeń glukozy.
I metodą prób i błędów doszedł do tego, że jedyne, co tak na dobrą sprawę działa, to jest przejście na tą dietę naszych praprzodków, gdzie żywimy się przede wszystkim mięsem, no i warzywami, które są liściaste, kolor białego albo zielonego i rosną nad ziemią. I jedząc tylko w ten sposób i stosując do tego odpowiedni rodzaj insuliny, też on to wymyślił, jak należy to rozbijać i tak dalej, no doświadczył tej eureki, że można mieć tak samo dobre, zdrowe stężenie glukozy, jak zwykła, zdrowa osoba, która nie jest chora, która nie ma cukrzycy. Potem próbował się z tym przebić. Najpierw z tym pomysłem, żeby pacjenci sami sobie mogli monitorować glikemię, odbił się od ściany. Potem próbował cały ten swój maszynopis z protokołem wydać. Nikt mu tego nie chciał wydać, bo nie był lekarzem. No. Doszedł do ściany w pewnym momencie i stwierdził, że jedyną możliwością jest, żeby on sam został lekarzem. Więc rzucił pracę jako dyrektor w korporacji i poszedł na studia medyczne, mając żonę i trójkę dzieci na karku. I zrobił studia i został lekarzem. No i reszta jest historia. Czy on żyje? On wciąż żyje, w tej chwili ma 88 lat bodajże. Ale to jest niesamowite, czyli wszystko działa, prawda? Tak, tak, wszystko jak najbardziej działa. Proszę Państwa, ten pan, widzimy tutaj, ma 88 lat, jest siwym staruszeczkiem, przemiłym, tutaj z glukometrem bardzo nowoczesnym. Czyli to, co on tutaj zawarł i to, co mówi Łukasz, to wszystko jest prawda. To nie są nasze przepuszczenia. Nie, nie. Łukasz, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnia rozmowa i że będziemy tę książkę promować dalej. Dziękujemy Państwu bardzo. Do widzenia, do usłyszenia. Dziękuję. Do widzenia.